Mam pytanie do ministra Ziobro. Jak by się pan czuł, panie ministrze, zachowałby się, gdyby się okazało, że przy pana nazwisku w wyborach przypisana jest cyfra 0? Mam tutaj na myśli hipotetyczne, potencjalne wybory. Gdy w pana własnym obwodzie głosowania, gdzie pan głosuje od wielu lat, przy pana nazwisku w protokole wywieszonym na frontowych drzwiach figuruje przy kandydacie Zbigniew Ziobro cyfra 0 głosów. Wiemy, panie ministrze, że pan wie doskonale, jak to boli. To 0 przy własnym nazwisku. I chcę pana, panie ministrze, dopytać, co by pan wówczas zrobił? Domyślał się, że pan by podniósł raban, by krzyczał pan głośno, sfałszowano wybory, ale jest pan przecież człowiekiem czynu, więc pewnie zaczął pan działać. I gdzie pan by skierował swoje pierwsze kroki? Czy nie do Sądu Najwyższego, licząc na sprawiedliwe postanowienie Sądu Najwyższego? I mam konkretne pytanie. Jak pan uważa, panie ministrze, czy taki swój własny protest wyborczy wolałby pan skierować do niezależnego Sądu Najwyższego, czy do instytucji zależnej od pana przeciwników? Pytanie zadaje poseł Lidia Burzyńska, klub Prawo i Sprawiedliwość. Pani poseł, proszę opuścić mównicę.